Na koniec sprawa definicji pojęcia żyd. No to przypomnę, że kiedyś to oznaczało wyznawcę religii mojżeszowej, czyli tej starotestamentowo-talmudycznej. Potem, jak powstał ruch narodowy żydowski, czyli sionizm, to po prostu wtedy powstał problem. Czy można uważać za Żyda kogoś, kto nie jest wyznawcą religii starotestamentowo-talmudycznej, czyli Starego Zakonu, mówiąc w tradycyjnym języku. No i jak wam mówię, ten problem równie rozstrzygany, ale w każdym razie ruch narodowy żydowski rozdzielił te pojęcia. Że to nie, no, wyznawanie religii mojżeszowej nie jest obligatoryjne przy przynależności do narodu żydowskiego. Zresztą kolega tutaj o tych kibucach mówił, to jest też bardzo dobry przykład na pluralizm w samym Izraelu. Dalej, Koneczny w swojej, już chyba w książce o wielości cywilizacji, a później to rozbudował w tej monografii o cywilizacji żydowskiej, stwierdził, że no, Żyd to jest ktoś, kto uznaje normy cywilizacji żydowskiej. Czyli można być w tym rozumieniu Żydem, nie będąc ani wyznawcą Starego Zakonu, ani nie będąc według definicji nawet sionistycznej członkiem narodu żydowskiego. No, ja to oczywiście uogólniłem, jak zwykle. Uogólniam prekursorów i wprowadziłem definicję Żyda cybernetycznego, którego definicję najkrótszą tu podałem. Ideologia ważniejsza niż normy poznawcze i etyka identyczna z prawem. To jest istota cybernetyczna. Więc no po prostu tutaj jest jeszcze pojęcie Żyda cybernetycznego. No, a jak ktoś tylko jeden spełnia z tych postulatów, no to nie wiem, jak to nazwać, ale w każdym razie to nie podlega pod moją definicję Żyda cybernetycznego. Muszą być spełnione oba warunki.